Hej, cześć siemanko, witajcie na moim kanale, ja jestem Tobiasz i w tym filmie pokażę Wam kolejny krań kryptowalut, ale zanim zaczniemy, chciałbym Wam podziękować za ten wynik, czyli 400 subów. On już był, ten próg 400 subskrypcji już był wcześniej przebity, ale to się cofnęło niestety. No akurat nie zdążyłem wam za to podziękować wtedy, więc teraz bardzo dziękuję, naprawdę cieszę się i jak już mówiłem w poprzednim filmie, lecimy do 1000. Bardzo mi na tym zależy. Tak samo chciałbym podziękować za aktywność pod ostatnimi filmami, bo nie myślałem, że po tym powrocie ktokolwiek będzie chciał jeszcze coś ode mnie oglądać. Ale jak widać, no, jesteście naprawdę fajni i chcecie dalej ze mną być i oglądać te filmy. Więc jeśli chodzi o następny kranik Kryptowalut, to o ile poprzednio pokazywałem wam bardzo proste krany, które nie są praktycznie w ogóle skomplikowane, każdy je ogarnie. Y no to ten jest już trochę trudniejszy do zrozumienia. Jest naprawdę rozbudowany i oczywiście link macie w opisie. Więc jeśli chodzi o tą stronkę, no to dashboard od razu już wygląda na taki w miarę skomplikowany. Mamy tu jakieś kryptowaluty, jakiś level, nasze saldo, jakieś bonusy. Naprawdę wygląda to dość skomplikowanie, ale. Tak naprawdę jak przerobicie samouczek, który tutaj jest, to e, powinniście już większość zrozumieć. Mm, więc tak. Przechodząc tutaj od, od góry, no to earn dachi to jest najważniejsza zakładka. Mamy tu oferty, shortlinki, różne inne rzeczy, na przykład PTC czy Daddy Roll i Coinroll. Je bardzo polecam, bo co pół godziny bodajże. Tak, co pół godziny. Nie wiem czy Coinroll też jest co pół godziny. Ale wydaje mi się, że tak. Mhm. To będzie pasowało mniej więcej. Czyli co pół godziny możemy sobie. Tutaj na dole mamy capture i klikamy roll i mamy. Też jest Boosted Roll, czyli wystarczy obejrzeć reklamę, żeby dostać 50% więcej. Więc naprawdę fajna sprawa. Jeśli chodzi o te zarobki, no to mamy PTC E, takie tradycyjne, czyli po prostu klikamy w więcej na 40 sekund, siedzimy na tamtej stronce i dostajemy 114 daci w tym przypadku. Nie wiem, może będę miał jakieś... O, na przykład tutaj 5-sekundowe to możemy zrobić. E, jak widzicie, tutaj te 5 sekund nam mija. Będzie weryfikacja prawdopodobnie. Chociaż nie ma nic. Klikamy i 48 DACI. Yy, I trochę EXPA zostało dodane do naszego konta. Yy. Przejdźmy sobie do dashboarda. Yy, jak widzicie, tutaj dostałem te DACI. dachi to jest ogólnie taka kryptowaluta tej stronki, którą tutaj zbieramy i możemy ją wymieniać na inne krypto tutaj mamy je wymienione coins available, czyli dostępne waluty, więc następna zakładka to jest staking. tutaj ogólnie na dole mamy aktywne możliwości dostakowania, więc jeśli chcecie coś tam zarobić sobie przez w zasadzie nic nie robienie to poczytajcie trochę o tym stakingu na tej stronce. Ja na razie z tego jakoś nie korzystam. Jeśli chodzi o następną zakładkę, to są to surf ads, czyli takie reklamy znane głównie z CoinPayU, z takiego fajnego granika krypto który, jak widzicie, mam 30 sekund, przejdę sobie na inną stronkę na chwilę. A nie, poczekajcie. Coś te surf ads nie działają. Surf ads na przykład na CoinPayU, czyli na najlepszej stronce do robienia takich PTC, wygląda w taki sposób, że klikamy właśnie w taką reklamę i możemy sobie robić cokolwiek innego i ten czas nam mija. A tutaj... Właśnie, trochę nie rozumiem, czemu to tak nie działa. No, ale najwidoczniej jest to po prostu klasyczne PTC, chyba że to jest, też coś źle wybrałem, to również jest możliwe. Czekajcie, no, no cóż, przejdę sobie do dashboarda na nowo. Mm. Więc te surf ads, trochę nie rozumiem tego. Aha, to w ogóle od razu nas, nas to przerzuca. No okej. Okay. Jeszcze z takich ciekawszych rzeczy, to mamy tutaj możliwość kopania na karcie i na procesorze. Raczej tego nie polecam. Na kranikach nie warto kopać, bo możecie sobie tylko komputer zniszczyć. Jeśli chodzi o kopanie, to ja polecam takie stronki jak. CryptoTap to jest e, już trochę lepsze, bo zarabiamy więcej, bo tutaj to w zasadzie nic na tym miningu nie zarobicie. E, mamy tu jakieś space bonuses, e, właśnie oferty, e, naprawdę sporo tych opcji, możecie sobie poklikać, popatrzeć. E, mamy też konkursy 430 dolarów tygodniowo do rozdania. E, następna zakładka to swap, bardzo ważna. Mm, tutaj wymieniamy nasze daci. Znaczy nie tylko daci, chyba możemy wszystkie, tak, ale no, na ogół e, wykorzystujemy to do wymieniania daci tokenów e, w moim przypadku na Litecoin'a. Więc wybieramy sobie tą walutę, tutaj wpisujemy ile daci chcemy wymienić. Ja na przykład 300 wymienię. I jak widzicie 1500 litoshii dostanę za te daci. Następna zakładka to jest My Wallet, czyli portfel. Tutaj możemy zobaczyć, jaki mamy balans każdej kryptowaluty. To chwila sobie zobaczymy Litecoina na przykład. Ok, 2500 jak widzicie i jeśli chodzi o minimum wypłaty, no to. Akurat jest tu. No to zależy od kryptowaluty danej, ale wiele krypto ma naprawdę niski próg wypłat, jak właśnie Litecoin, zaledwie 90 tysięcy Litoshi, to w chwilę można uzbierać, ale nawet Bitcoin czy Ether mają też dość małe minimum. Na przykład Bitcoin ma tylko 300 Satoshi, co się na ogół nie zdarza. BFG ma dość spore, bo 41 BFG. No nie wiem, no. Jest to trochę dużo. Trochę czasu nam to zajmie, ale w zasadzie chyba nie ma takiej krypto, żeby naprawdę duża ta, duży ten próg wypłat był. Okej, okay, więc jest jeszcze zakładka Referrals. Oczywiście możemy zapraszać ludzi i dostawać 20% daci, które oni zarobią, więc jest to naprawdę fajny sposób. Jak macie, nie wiem, kilku znajomych, którzy też się interesują kranikami, no to możecie im podesłać właśnie ten link. I wtedy będziecie dostawali 20% tego, co oni zarobią. Przy czym oni nic nie będą tracić. Czy coś pominąłem z takich ważniejszych rzeczy? Wydaje mi się, że nie. Więc no, to by było na tyle, jeśli chodzi o tą stronkę. Link macie oczywiście w opisie. Jeszcze raz dziękuję Wam za te wyniki. No i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć.